Kilkadziesiąt godzin pozostało do 184 wielkich derbów Krakowa. Widzimy ogromne zainteresowanie kibiców Krakowi, którzy no, nieustannie podchodzą i kupują bilety. Jak to wygląda? Zgadza się. Te ostatnie dni, oprócz Dnia Wszystkich Świętych, który oczywiście z racji tego był wyłączony ze sprzedaży, jakby ten dzień, natomiast widać od wczoraj, od rana, że ci kibice, którzy w poniedziałek przed świętem nie zdążyli się zaopatrzyć wejściówki, robią to od samego rana i tych ludzi naprawdę dzisiaj było bardzo dużo. Zainteresowanie jest coraz większe. Tych biletów na dzień dzisiejszy jest sprzedanych około 9 tysięcy. Na stadion możemy wpuścić 14 tysięcy, więc jest jeszcze pewna pula biletów, którą można kupić. Natomiast im szybciej, tym lepiej. Wiadomo, że te miejsca, które zostaną w dniu meczu do sprzedaży, już nie będą tak atrakcyjne zapewne jak te, które są dostępne jeszcze dziś. Także zachęcamy wszystkich do jak najszybszego kupowania biletów, a poza tym jest to opłacalne, ponieważ kilka dni przed meczem te bilety są tańsze niż już w dniu meczu. Panie Jurku, znajdujemy się w miejscu, w którym wykonywane są zdjęcia biometryczne. Mógłby Pan opisać, jak to wygląda? No, kibice tutaj muszą poddać się sfotografowaniu. Aktualnie kibic wykonuje zdjęcie biometryczne, zapisywane jest w bazie danych. Po zapisie mamy tutaj aktualną liczbę 53 497 osób. Taką bazę kibiców mamy już na chwilę obecną zarejestrowanych w naszej bazie danych. Jak długo trwa taka operacja i co jest potrzebne, żeby się zarejestrować w tej bazie danych? Możemy przyjąć, że jest to jedna minuta czas zrobienia zdjęcia, wpisania danych i wykonanie zdjęć biometrycznych. Dokument tożsamości jest wymagany, dowód osobisty, paszport lub karta pobytu w przypadku osób spoza granic naszego kraju. Kiedy można kupić bilety? W jakich godzinach są otwarte punkty? Znaczy, kasy są otwarte codziennie od godziny 12 do 18, także w tych godzinach kibice mogą spokojnie ustawiać się w kolejki. Również w dzień meczu będzie otwarta kasa od godziny 12 i potrwa do rozpoczęcia spotkania, czyli do godziny. Jeżeli zostanie biletu. Oczywiście, jeżeli zostaną bilety. Miejmy nadzieję, że nie zostanie tych biletów zbyt wiele i te kolejki przed meczem nie będą się tworzyć, co pozwoli nam też uniknąć stresu wśród kibiców, denerwowania. Bo wiadomo, że każdy chce obejrzeć takie spotkanie od pierwszej minuty, więc dlatego zachęcamy do przychodzenia do kasy już wcześniej. Do derbu zostało jeszcze kilka dni. Obydwa punkty są oblężone przez kibiców. Tak, drugi dzień mamy tutaj pełną obsadę, kolejki cały czas, chętnych coraz więcej, także co dzień to te kolejki się zwiększają. Zachęcamy kibiców do zakupu jak najwcześniej biletu oraz prosimy o przybycie na mecz, jak najszybciej się to uda, aby zminimalizować czas oczekiwania na wejście do obiektu. Prosimy o nieprzychodzenie na ostatnią chwilę. Będzie wszystko przebiegało sprawniej. Bramy stadionu będą otwarte od godziny 15, wówczas bez żadnych problemów, bez żadnych kolejek będzie można spokojnie wejść na obiekt, zasiąść na swoim miejscu, zjeść coś i poczekać w spokoju na spotkanie. Natomiast wiadomo, że jeśli przyjdziemy pół godziny przed meczem, to możemy natknąć się na kolejki i uniknąć po prostu stresu i przyjść wcześniej, bo wiadomo, że każdy, tak jak mówię, chce obejrzeć spotkanie od początku do końca. Jest to niedziela, dzień wolny generalnie od pracy, więc myślę, że ci wszyscy, którzy wybierają się na derby, uczynią to wcześniej.